know if I should kill you or kiss you. Kisses only, please. Only if you join us good guys. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Injustice 2. Dzisiaj zgodnie z waszym wyborem zagramy sobie Poison Ivy. Ona jest w tej chwili na 8 poziomie, ale zaczniemy od 5, ponieważ byłem na wyjeździe, byłem w Warszawie, skąd żeśmy robili ze studia E3 konferencję i miałem okazji poćwiczyć za dużo. Zatem będziemy grali na poziomie 5 i pierwsza walka to Poison Ivy kontra Harley, gdzie ta wredna Harley ma chyba z 13 poziom, a moja bohaterka tylko 5. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zapraszam. No dobra, dziewczyny, spokojnie. Tak jest. Mam cię. Znaczy Ivy ma Harley. Ups. Jezu drogi. Ponad pół życia mi z jednego paska zabrała tym. Jest. Uch, ale blisko było. Poison Ivy wins. Tym razem wygrała miłośniczka zieleni. Jak widzicie, moja postać wygląda w ten sposób. Za chwilę rzucimy sobie okiem dokładnie na ten ekwipunek, ale popatrzcie jeszcze na kolejne potyczki. Trade those pistols for petals. I don't buy that flower power crap. You'll wish you had. Begin. Cholerny łajdak. Ale i tak go mam. Nie poszalejesz, cwaniaku, z tym karabinem. Krokodyl się tobą zajmie. Cholera, zmarnowałem cały pasek. Bez efektu specjalnego. Och ty. Aha! Poison Ivy wins.
wonder. Say it again and lose your teeth, Ivy. Ooh, I found a sensitive spot. Begin. Jaj. Kurde, teraz się wziął za siebie. Ale to mu nic nie da. Cholerny. Pięknie. Poison Ivy wins. Za chwilę pokażę wam zakończenie Ivy, ale rzućcie okiem jeszcze na ekwipunek, jaki w tej chwili posiadam. Niestety tu nie ma nic nadzwyczajnego. Najważniejsze jak zwykle są dla mnie spodnie, które zwiększają ilość zdobywanych punktów doświadczenia, kiedy się nie skacze, bo to akurat bardzo łatwo jest zrobić. Z reguły zbieram ten sprzęt, który podnosi jakąś taką statystykę związaną z punktami doświadczenia, ale przy Poison Ivy nie miałem za dużo szczęścia, to dlatego też ona ma ten poziom 8 dopiero, a nie znacznie wyższy jak inne postacie, które wam z reguły pokazuję. Coś tutaj się pojawiło? Gorset z liści. Musiałbym zdrowie zamiast siły. Nie. Wolę pozostać przy sile. Jak opowiadałem wcześniej, siła wpływa na ataki z kombosów na przykład, natomiast zdolność wpływa na ataki z ruchów specjalnych. No dobra, to teraz co? Opowieść Ivy i jej zwycięstwo? Zapraszam. Take the cities. It's the green I want. The whole earth will be mine. Selfish, like all men. Of all the men I've charmed, Brainiac was the most useful. With his help, I finally slaughtered the so-called heroes. Then, I whispered in his ear, collect every last city on Earth, and I'll give you a kiss.
And he did. Every last city. I finally brought human civilization crashing to the ground. As for Brainiac, he got the kiss he deserved. But he was just a fling. After all, I was going to be busy leading the Green. I should have known there'd be some competition. Swamp Thing's sympathy for humans makes him weak. The plants know I'm their real guardian. And when the leaves settle, there will be no doubt. This world is mine. Otwórzmy sobie jeszcze na koniec skrzynki. Trochę mi się udało ich zgromadzić, głównie srebrnych, ale kto wie, może coś ciekawego wyskoczy stąd, no niestety. Brązowe to jest loteria, ja nawet się im nie przyglądam tak zanadto. Jak mówię, liczą się tylko i wyłącznie legendy. Ja cały czas nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł, no nawet fajne te rzeczy, nie, kiedy będę mógł robić multiversa od początku do końca. Większość multiversów, żeby je zamknąć, wymaga 20 poziomu postaci, a to jest długa droga. I gdybym ja normalnie jednej postaci poświęcił tyle uwagi, ile poświęcam wszystkim, żeby nagrywać te odcinki, to już bym robił te multiversa na poważnie, ale z drugiej strony mam trochę frajdy, przyglądając się tym postaciom tak po kolei. Bo można kilka fajnych ciekawostek zobaczyć. Ja nie spodziewałem się. Poison Ivy to jest jedna z takich postaci, która jest bardzo przyjemna do grania. Ona ma takie komba, które są i ofensywne, i defensywne. To jest taka postać bardzo szybka i defensywna. Może nie najszybsza, ale... Znaczy chciałem powiedzieć bardzo szybka i ofensywna, o tak. Może nie najszybsza, bo są szybsze. Ale to być może zobaczymy sobie też z czasem. Ja oczywiście mam duże problemy z tym, żeby robić te komba takie naprawdę wysokiej jakości, gdzie ciosy się składają z 13, 14 uderzeń nawet. Ja to robię takie podstawowe rzeczy. To jest pewnie kwestia praktyki. I poświęcenia większej uwagi pojedynczej postaci. Ale może z czasem, jak już pokażę wam tą całą serię. Coś dla Deadshota, kurde, fajnie. Coś jeszcze? You promised me the green. Brainiac offered a better deal. Apes are no better than man. Begin. Są moje ulubione te animacje. Tak jest. Porobiony, kurde, na czysto, prawie. Bet you're good with your hands. These hands are spoken for. More's the pity for you. Begin. O nie! Nie dobrze nie zacząć pierwszemu.
Niech go diabli. Okay. Different shade of green. No zobaczymy koleżka. This is our last dance, Harley. You're breaking my heart, Red. I'll break more than that. Begin. Co ona ma na głowie? To monstrum, które tutaj pływa, ono też jest na arenie gdzieś tam z tyłu. Nie da się łatwo załatwić. Łatwo. O kurde, że ona się na to złapała. To się nie spodziewałem. No dobra, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, rzućcie okiem jeszcze na jeden pojedynek i do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej! Go easy on me, doctor. I'll do nothing of the kind. You'll do whatever I want. Begin. Oh. Kurde, ale mi... To się nie skończy. Złapał mnie w takie combo jeszcze zakończone tym specjalem.
Superman ostre walki toczy w tle. Prepared to fight.